Nareszcie działa już winda w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku. Instytucja znajduje się w przedwojennej kamienicy ze stromymi schodami. Petentami PCPR-u jest wiele osób niepełnosprawnych ruchowo. Teraz łatwiej mogą dostać się do centrum. Wcześniej naciskali dzwonek, a nasz pracownik schodził. Mówi Iwona Nowakowska, szefowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku. PCPR w ramach statutowych zadań zajmuje się realizacją różnych potrzeb osób niepełnosprawnych, więc dziwnie to przez tyle lat wyglądało, że osoby niepełnosprawne, szczególnie na wózkach czy z uszkodzonym narządem ruchu, miały ogromny problem nawet z wejściem na pierwsze piętro, gdzie znajduje się PCPR. I ten słynny dzwonek, który znajduje się przy drzwiach wyjściowych, wiele lat spełniał tą funkcję taką przyzywającą. Pracownika, który schodził na dół i po prostu niekiedy w warunkach takich trudnych rozmawiał z osobą niepełnosprawną. Co prawda pewne kwestie architektoniczne wciąż nie sprzyjają poruszaniu się niepełnosprawnym, lecz budynek jest pod nadzorem konserwatora zabytków, dlatego między innymi nadal do wewnątrz prowadzą stare drzwi. Pewne jest jednak, że przebudowa budynku, a przede wszystkim winda, zdecydowanie poprawia komfort podopiecznych PCPR-u. W ramach inwestycji udało się także zagospodarować poddasze budynku. W tej chwili mamy piękne miejsce, słoneczne, przestronne, gdzie znajdują się gabinety psychologa, pedagoga, doradcy zawodowego. Też posiadamy w tej chwili dużą salę terapeutyczną, na której odbywają się różne spotkania, treningi, warsztaty. Także strasznie nam to pomogło w realizowaniu naszych zadań, a też przede wszystkim i nasi podopieczni są zadowoleni, że mają tak piękne warunki, żeby tutaj przychodzić, żeby tutaj realizować różne zadania, rozwiązywać swoje problemy życiowe. Także to jest to miejsce, gdzie oni po prostu chętniej teraz na pewno przychodzą. Likwidacja barier architektonicznych jest ważna z punktu widzenia niepełnosprawnych, ale także seniorów, dodaje Czesława Gryko. No bardzo dobrze. Się cieszę nawet, bo ja też jestem już w podeszłym wieku, także różnie może być, także naprawdę się cieszę. I bardzo dobrze tak się stało, że jest winda, że jest udogodnienie dla osób niepełnosprawnych. Cały projekt, modernizacja i adaptacja budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku przy ulicy Piłsudskiego 5, pochłonął nieco ponad 1 000 000 zł, a dofinansowanie ze środków unijnych sięgnęło ponad 900 000 zł.